Dzień dobry, witam. Był mały test po niemiecko-szwajcarii. Teraz zobaczymy sobie rozwiązania. Wchodzę na to przez naszą grupę niemiecki w CH za Afryką, wolontariat. 60 osób już jest tutaj i zagląda i coś tam robi. I naciskam na albo na link, albo na tą button. Powierzchnię, włącznik, nie wiem jak po polsku się mówi. Warum heißt die Schweiz Eidgenossenschaft? Czyli dlaczego Szwajcaria nazywa się Związkiem Przysięgłych? Die Gründer haben sich ein Eid gegeben, der Eid, przysięga. Die Gründer, założyciele, gaben, to jest forma czasu przeszłego, od dali sobie, czy dawali sobie. Die Gründer haben das Leben genossen, czyli założyciele korzystali z życia, genossen, tutaj mamy też taki człon wspólny, albo die Gründer waren Genossenschaftler bei Raiffeisen. Raiffeisen to są spółdzielnie, my kojarzymy to z bankami względnie z taką samą pomocą chłopską, o tak to w Polsce chyba się nazywało. I to były spółdzielnie rolne w zasadzie. No ale tutaj nie chodzi o bycie członkiem spółdzielni, ani korzystanie z życia, natomiast chodzi o to, że założyciele dali sobie przysięgę. Powiększę tutaj troszeczkę. Welche Stadt war nie die Hauptstadt der Schweiz? Czyli które miasto nigdy nie było stolicą Szwajcarii? Berno jest od prawie 200, od ponad 200 lat, prawie 200 lat stolicą związku, to znaczy miastem głównym Związku Szwajcarskiego, nie jest stolicą. Natomiast miastem zarządzającym, siedzibą urzędu centralnego. W ogóle była dyskusja, czy to będzie Zurych, czy Berno. Bern dostał parlament, siedzibę rządu, Zurych dostał na przykład muzeum, Landesmuseum i gospodarkę. Aarau było stolicą przez kilka tygodni za Napoleona, czyli na początku XIX wieku, czyli naciskamy Zurych i to jest poprawna odpowiedź. Wann wurde die Schweiz als Eidgenossenschaft gegründet? 1 kwietnia 517 roku. 1517 rok mi się kojarzy z Martinem Lutrem, reformacją, ale niekoniecznie założeniem Szwajcarii. 1410-1410 rok kojarzy mi się 10 lipca, bitwa pod Grunwaldem. Względnie 1410 to jest kilo cukru, 4 litry wody, 10 deko drożdży, przepis na zacier. Albo, i tutaj wybieramy, 1 sierpnia 1291 roku. Faktycznie dokument jest datowany na początek sierpnia. Szwajcarzy świętują to 1 sierpnia. Welcher Kanton war bei der Gründung nicht dabei? Pamiętajmy o tym, że Szwajcarię założyły 4 kantony. To było Schwyz, Uri i te kantony leśne, czyli Nidwalden, Obwalden. Czyli przy założeniu nie było Lucerny. Lucerna wtedy była miastem Rzeszy i dopiero w 1332 chyba wstąpiła do Szwajcarii. Potem było przystąpienie Berna, Zurychu. Kanton Jura ist der jüngste Kanton der Schweiz, czyli Kanton Jura jest najmłodszym kantonem Szwajcarii. Seine Bildung ist noch nicht abgeschlossen, czyli jego kształtowanie się nie jest jeszcze zakończone. Wann ist Kanton Jura entstanden? Kiedy powstał Kanton Jura? Dopiero w 79 roku. Czyli 8 lat po tym, jak kobiety dostały prawo głosu w Szwajcarii. Natomiast w kantonie Appenzell to lepiej nie mówić już, kiedy to było. To było w latach 90. chyba. 1990, czyli 30 lat temu na poziomie kantonalnym. I to tylko i wyłącznie dlatego, że związek nie akceptował braku głosu, prawa głosowania kobiet. Welcher Kanton ist am größten der Fläche nach? Czyli który kanton jest największy
jeżeli chodzi o powierzchnię. Bündnerland. To są trzy duże kantony, Berno, Gryzonia i Zürich, ale Bündnerland ma największą powierzchnię, 7 tysięcy, 7,5 tysiąca, to jest jakieś prawie 20%, 18% Szwajcarii. I jeżeli chodzi o Bevölkerung, czyli ludność, kanton Zürich, tam jest też prawie 20% Szwajcarów mieszka, czyli około 1 600 000, prawie 1 600 000. I Frau Schweizerin oder Herr Schweizer ist eine Bürgerin oder Bürger der Schweiz, eines Kantons oder einer Gemeinde. W pierwszej linii jesteśmy obywatelami gminy. Przez to jesteśmy obywatelami kantonu. Pamiętajmy o tym, że kantony to są niezależne państwa cały czas. I obywatelstwo gminy i kantonu wiąże się automatycznie z przyznaniem z Bürgerrecht Związku Szwajcarskiego. A to nie jest obywatelstwo na poziomie szwajcarskim, to jest prawo obywatelskie. Dlatego te dwie odpowiedzi są prawidłowe. Wie viele Kantone gibt es? I tutaj też mamy dwie odpowiedzi. 26 albo 23. Jeżeli chodzi o liczenie pełnych kantonów, to jest ich 23. Jeżeli chodzi o liczenie kantonów ustawowych, to od 1999 roku mamy 26 kantonów. Wcześniej mówiło się o 23 kantonach i 6 półkantonach. Te półkantony to jest Baselstadt, Baselland, powstał w wyniku wojny domowej, Appenzeller Innerrhoden und Außerrhoden, to jest powstał w wyniku reformacji, jedno jest katolickie, drugie jest protestanckie, i Ob i Nidwalden, to są te kantony założycielskie, bardzo małe, i to jest jeszcze starszy podział. Gdzieś kiedyś rozmawiałem z jakimś historykiem, który się tym zajmował. On ten podział, tą granicę doprowadził. Mówił, że to było po śmierci Karola Wielkiego. Państwo Lotara, przebiegała tam granica państwa Lotara. In wie vielen Kantonen ist Italienisch eine Amtssprache? W ilu kantonach włoski jest językiem urzędowym? Na pewno nie w jednym, nie tylko w Ticino. 4 to było troszeczkę za dużo, ale 2. To jest dokładnie tyle, ile jest w Gryzonii, czyli Bündnerland, Graubünden, no i w Ticino. I teraz chyba mój ulubiony punkt. Für alle welche denken, die Schweiz wäre ausländerfeindlich, wie viele Menschen ohne Schweizer Pass wohnen in der Schweiz? 312.000, 1,2 Millionen, 2,1 Millionen. Odpowiedź. Znaczy, proszę sobie wyobrazić sytuację w Polsce, jeżeli by było w Szwajcarii 300 tysięcy obcokrajowców, to tak jakby w Polsce było 1,5 miliona. No to jest sytuacja, którą mamy. Jeżeli 1,2 miliona, to tak jakby w Polsce było 6 milionów obcokrajowców, tego zdecydowanie nie mamy. A jeżeli 2,2 miliona, no to tak jakby w Polsce było 11 milionów obcokrajowców, czyli Polska liczyła 50 milionów mieszkańców i co? I no, tyle byłoby nie Polaków. Proszę bardzo. To jest liczba w Szwajcarii 2,1 czy 2 miliona obcokrajowców bez paszportu obywatelskiego, bez obywatelstwa gminy albo kantonu Szwajcarii jest w tym kraju. I teraz drugie pytanie. Für alle welche denken, die Schweiz wäre ausländerfeindlich, wie viele Menschen in der Schweiz haben einen Migrationshintergrund, also beide Eltern sind im Ausland, zum Beispiel in Polen, geboren. Czyli dla wszystkich, którzy myślą, że Szwajcaria byłaby wroga dla obcokrajowców, ile ludzi w Szwajcarii ma korzenie migranckie, to znaczy obydwoje rodzice urodzili się poza granicami kraju. I tutaj jest 35%, czyli 8,5 razy 3, no prawie 3 miliony osób. I tak to wygląda. I teraz szups, wysyłamy odpowiedź i robimy, sprawdzimy sobie, czy daliśmy radę. Tak jest, wszystko w porządku. I dziękuję za uwagę.